I oczywiście tak jest, bo ja w Polsce się najeździłem dużo i uważam, że Polska miażdży, naprawdę miażdży i zimowa atmosfera, zimowy klimat, za mną jakieś wzgórze, które otula zachodzące słońce. Kanapce, tylko ten ser jest dobry, bo to jest cheddar ser, więc cheddar zawsze jest dobry. Ale ta wędlina i ten chleb. Ja się nie mogę wydostać. Patrzcie się, jakie tutaj zaspy są. Nie możesz się wydostać, serio? Uważam, że podróże pomogły mu w jego progresie. On w tym momencie ma jakieś minimalne oznaki autyzmu. Uważam, że podróże tu zagrały ogromną rolę. Właśnie dostaliśmy super wiadomość z mediów, z internetu, że na północy Szkocji spadło dużo, dużo śniegu, bardzo dużo śniegu. A tu, gdzie mieszkamy, nie, czyli w Edynburgu, no to jest lipa, nie było śniegu w tym roku i widać nie będzie. Także pokażę Wam, że strefy klimatyczne są nawet w takim małym kraju jak Szkocja. Pojedziemy jutro na północ Szkocji, raptem niecałe 200 km od Edynburga i tam już jest pół metra śniegu, minus 4 stopnie i sypie cały czas. Także widzicie, nie trzeba jechać do Stanów, żeby mieć różne strefy klimatyczne, tylko w takim małym kraju też są. Zawsze lubimy sobie jakiś ciepły posiłek zrobić, takich naczyń żaroodpornych. Termosy, tak? No, naczynia, termosy, no, Justyna mnie tu poprawia. Dobrze, a ja teraz się zmywam i za dotknięciem magicznej różdżki budzimy się następnego dnia i jedziemy. Jeszcze tylko paliwko i jedziemy dalej. Pani o imieniu Nicole sprzedała nam paliwko i możemy teraz jechać dalej. A paliwo jest tutaj teraz po... Zaraz Wam pokażę. Moi drodzy, nie wiem, czy tam będzie widać. Benzyna funt 49, diesel funt 52. It's normal that I feel down, but you know I liberate when I think about the days, the days, the days. It's normal that I feel down. Fajny domek z czechą pokryty. On naprawdę klimatyczny. Mały postój, nasza czerwona cytrynka też odpoczywa. Nawet nie widać koloru. Nie widać? A, bo taka brudna. No ale to nic, no to normalne. Śnieg, sól, piasek. O, idzie tam jakiś rozbójnik z lasu. Jakiś rozbójnik z lasu tam idzie. No, co? Co? Ready to take? Masakra. Co za koleś? Co? No to jest właśnie dziecko wychowane w Szkocji. Jest tutaj w tym momencie 2 stopnie tylko na plusie, a jemu jest ciepło w t-shircie. No i faktycznie mu jest ciepło, no bo znam go od 13 lat. Witam Was serdecznie ponownie w pięknym miejscu na północy Szkocji, tak zwanym Glenshee Ski Center. Czy będziemy tu jeździć na nartach? No raczej nie, niestety nie, ale będziemy tu jeździć na pewno na sankach. No zobaczcie sobie sami, jaka piękne miejsce. It's a big mistake for a good temper like me. You know, hey, I'm out of this. No to pora wskoczyć w ciuchy śniegowe i idziemy dalej. No już śniegowy asortyment ubrany, jest kurtka, są spodnie śniegowe i są oczywiście gumiaki. Takie ocieplane, także jest super. My znajdujemy się w Glenshee Ski Center. Tak jak mówiłem, to jest na północy Szkocji, dokładnie 85 mil, czyli jakieś 130 km od Edynburga. W Edynburgu było w okolicach 6-7 stopni i tak jest w tym momencie, a tu jesteśmy raptem 130 km dalej
i mamy minus 4 stopnie i po prostu prawdziwą zimę. Glenshee Ski Center to jest jedno z pięciu centrów narciarskich w Szkocji. To jest chyba takie najpopularniejsze, najbardziej znane. Przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Szkocji, ale również z Anglii. My no niestety nie będziemy jeździć dzisiaj na nartach. No moja żona nie potrafi, Kacper nie potrafi, ja potrafię, ale no niestety mam problem z mięsiem czworogłowym uda prawego. Pierwsze co, no to musimy zapłacić za ten parking. 5 funtów za cały dzień, chyba że masz wykupiony jakiś taki dzienny bilet ze wstępem na stok. Już mi zaczynają usta zamarzać, szczerze mówiąc, i ciężko mi się gada. Jak masz taki bilet wykupiony ze wstępem na stok, bo tu musisz niestety zapłacić za wstęp na stok. No, jeżeli masz swoje narty, tam swoją deskę, no to wiadomo, jedyny koszt, który, no to właśnie ten wstęp na stok. A tutaj właśnie jest, no właśnie ta maszyneria cała do wyciągów, ale ten wyciąg tutaj nie działa. Tutaj mamy jakąś kawiarenkę, jadłodajnię. Można się napić jakiejś ciepłej herbatki, kawy, zjeść coś, jeszcze nie wiem co. My mamy trochę prowiantu swojego, ale będziemy tutaj dłużej, więc teraz zjemy właśnie to co mamy. Spaghetti bolognese konkretnie zrobiliśmy sobie już w domu. Także to zjemy teraz, a za parę godzin pewnie zawitamy tutaj. To zobaczy się, co tam można zjeść. Nie ma jak domowy posiłek, spaghetti bolognese, którego mi się tak bardzo od wczoraj już chciało. Właśnie jakiś piesek coś od nas chciał. Ja tu mówiłem, że nie będziemy jeździć na nartach, bo mam kontuzję i że oprócz mnie nikt tu nie umie jeździć. A tu Justyna mi powiedziała, że zaraz wam pokażę, jak wymiata na desce snowboardowej, że na samej krawędzi będzie jeździć. Także no, zachęcam was do pozostania, to zobaczycie te ekstremalne wyczyny. Także będziecie zachwyceni, naprawdę. Na pewno. Tylko zachęćcie ją, dawajcie jakieś lajki, to w przyszłości będzie wam więcej ekstremalnych wyczynów pokazywać. Tak, Justyna? Tak, na pewno, tak. Okej. To co pokażesz jeszcze widzom? No jakieś, nie wiem, jak to się mówi? Ale co? Nie wiem co. Nie wiesz, black? Nie black, tylko backflip. Backflip? No. Tutaj właśnie na północy Szkocji znacznie częściej możecie spotkać napisy, no nie tylko po angielsku, ale właśnie w tym staroszkockim języku, jakim jest galik. No na przykład tutaj widzicie kafe, to w galiku kafe jest jakoś kafajt. Kasperku, fajnie? Tak. Fajnie, Kasperek się bardzo cieszy. Aha. Dla osób, które tutaj przybywają nowe na ten kanał, ja na razie powtarzam bardzo często, ponieważ ten kanał jest mały. Kacperek, mój syn, ma autyzm, dlatego właśnie jego zachowanie jest takie czasem trochę dziwne, mówię to w cudzysłowiu, dlatego, bo miałem wiele takich komentarzy, dlaczego twój syn zachowuje się tak dziwnie, albo dlaczego ty go tak, nie wiem, mówisz czasem coś za niego, tłumaczysz go, że jest nieśmiały. No to właśnie do tych osób chciałem powiedzieć, że mój syn ma autyzm i generalnie jego zachowanie, no jak dziecko autystycznego, nie zawsze jest takie, jakie można by się spodziewać po dziecku, które nie ma żadnych zaburzeń. Tutaj wam teraz pokazuję cennik. 32 funty od osoby dorosłej, 21 funtów od juniora, dziecka powiedzmy. Senior, czyli emeryci, 21 funtów, student 27. Taki bilet rodzinny, family, to są dwoje dorosłych i dwoje dzieci, 90 funtów. Początkujący 25 funtów, dziecko początkujące 20 funtów. No i to są ceny za wejście na stok na jeden dzień. Także no, nas jest dwoje dorosłych i dziecko, także my byśmy zapłacili 85 funtów za dzień, za samo wejście na stok, więc no, jak sami widzicie, nie jest tanio. Moim zdaniem nie jest tanio, moim zdaniem jest to dość dużo, jak za samo wejście na stok. No my nie wchodzimy ze względu takich, jakich wspominałem, ja mam kontuzję, ale po prostu przyjechaliśmy tutaj no, w celach, powiedzmy, zaliczenia śniegu, że ja to tak nazwę. Ja po prostu nie mogę napatrzeć się tym widokom. Ja jako osoba, która zawsze miałem jakąś duszę podróżnika, dzięki mojemu ojcu, bo dziecka mnie uczył podróżowania i powiem wam szczerze, że no, że nie żałuję tego, że ja się bardzo cieszę, że ojciec mnie zawsze wyciągał gdzieś w podróże.
i powiem Wam, że ja się cieszę z kawałka, z każdego kawałka natury. No to jest góra, niby zwykła góra, no ale popatrzcie, jak to wygląda. Przecież tu jest krajobraz niemalże, jakby nie ci ludzie, to by to wyglądało, jakbyśmy tu byli na jakiejś planecie, gdzie jest atmosfera, a nie ma ludzi. A natomiast wezmę Was tu kiedyś w lecie, to zobaczycie, to jest krajobraz marsjański niemalże. No dobra, z tym marsjańskim przesadziłem, no bo nie ma tutaj takiego, powiedzmy, rdzawego zabarwienia. Właśnie próbuję tutaj dronem polatać. Ciężko znaleźć podłoże dobre do lądowania i do startu. Jest tyle śniegu. No ale cóż, czego się nie robi dla dobrych ujęć. Jest tylko 4 stopnie poniżej zera, tak jak wspominałem, a palce od nóg mam po prostu przemrożone. A oni mówią, że też im tam palce zmarzły, ale nie tak bardzo jak mi. Nie zmarzły, tak to powinien. Aha. No ty... Tak, kolega jest gorący, jak nie wiem, nie gorszy, byśmy się ogrzali. No tylko, że ja mam taki motyw, że ja kiedyś przemroziłem te palce, tak mega przemroziłem i od tej pory mi bardziej marzną niż... No niż wcześniej, przed przemrożeniem. No tak podobno to jest, jakaś tam pamięć pozostaje. Organizmu, pamięć komórkowa, pamięć organizmu. No widzisz, jak sobie dziecko radzi? A ja ośmielę się przypomnieć, że jesteście na kanale Bez Ściemy, a do Was mówi Marcin Szymański. Jestem w Szkocji, na północy Szkocji, konkretnie w Glenshee Ski Center. To jest jakieś 130 km od Edynburga. Jak będziecie w Szkocji kiedykolwiek w okresie zimowym czy w letnim, to w sumie nieważne, to polecam naprawdę to miejsce. To jest w ogóle Cairngorms Park, to jest taki duży park narodowy w Szkocji. Cairngorms Park tutaj Wam daje mam nazwę. Widzicie teraz na ekranie nazwę. Jest to naprawdę piękne miejsce. O kurde, ola Boga, panie. Przecież tu jest pół metra śniegu. Masakra. No popatrz, popatrz na to. Nie, po kolana teraz mam. Ja tutaj mówiłem, że 20-30 cm nasypało, a tu mam po kolana, a do kolan co najmniej mam z pół metra. I to kolejny powód, dla którego bardzo lubię Szkocję. Zimowa atmosfera, zimowy klimat, za mną jakieś wzgórze, które otula zachodzące słońce. No, teraz to się rozmarzyłem znowu. Osób nowych chciałbym jeszcze raz przypomnieć, ponieważ tak jak wspominałem, przybywa tu dużo osób. Codziennie dziękuję Wam bardzo, że oglądacie ten kanał. Ja mieszkam w Szkocji. Pokazuję Szkocję z mojej perspektywy i z perspektywy mojej rodziny, bo ja tu mieszkam z żoną i synem. Staramy się Wam Szkocję pokazać tak, jakiej nie zobaczycie nigdzie indziej. Na pewno nie zobaczycie takiej Szkocji w przewodnikach, ani z przewodnikami komercyjnymi, że tak powiem. Ale się teraz reklamuję, co nie? Opowiadam tutaj także o podróżach, a konkretnie zabieram Was w podróże. To jest nasza pasja. My podróżujemy bardzo dużo po Wyspach Brytyjskich i podróżujemy również po świecie. Także zabieram Was z kamerą po całym świecie. My z reguły wbijamy się w miejsca, gdzie nie jeżdżą turyści, nie jeździmy do żadnych ośrodków, nie jeździmy na żadne all inclusive. Także macie szansę zobaczyć z nami to, co nie zobaczycie. To, co nie zobaczycie właśnie w tychże przewodnikach, o których wspominałem. No, to ja się już teraz tak poreklamowałem, że pewnie tutaj z 1000 subskrypcji dzisiaj będzie. Żartuję. Ale gdyby było, to by nie zaszkodziło. Co? Widziałem, jak jechał szybko, no. Kacper, ok? Tu jest bardzo dużo śniegu, zresztą jak Wam pokazywałem, miejscami są takie, no, zaspy. A co Wy tutaj tak siedzicie? No, ja się nie mogę wydostać. Patrzcie się,
jakie tutaj zaspy są. Kacper, nie możesz się wydostać? No. Serio? Kacperek, mogę ja raz sobie zjechać? Tak. A nasza przygoda podróżnicza zaczęła się podróżnico turystyczna, ponieważ no, nie możemy się nazywać takimi pełnymi podróżnikami, bo nie wyjeżdżamy na pół roku i nie jesteśmy tam powiedzmy pół roku w podróży, chociaż to nastąpi też w niedalekiej przyszłości, ale nie jesteśmy też do końca turystami, bo się po prostu lubimy włóczyć na własną rękę, więc tak bym powiedział, że nie do końca turystami jesteśmy. Nasza przygoda podróżnicza zaczęła się właśnie mniej więcej 11 lat temu. Znaczy moja osobista zaczęła się od dziecka, tak jak wam wspominałem, ojciec mnie zainspirował do podróży. Natomiast nasza wspólna, czyli moja, mojej żony i mojego syna Kacperka, zaczęła się 11 lat temu, tak jak mówiłem, kiedy Kacperek właśnie został zdiagnozowany jako dziecko autystyczne. No i oczywiście my stanęliśmy na głowie, żeby zapewnić mu możliwie jak najlepsze terapie, jak najlepszy rozwój, dietę i tak dalej. I zauważyliśmy, że bardzo lubi naturę, w ogóle przebywać na natury, na łonie natury, przemieszczać się, podróżować, jeździć. Sorry, że ja tak dziwnie mówię, ale mi po prostu szczęka już zamarza, bo temperatura spada, już jest minus 6, do tego rusza się lekki wiatr i to potęguje wszystko, szczęka mi zamarza, język mi zamarza. No i zaczęliśmy podróżować z Kacperkiem i zauważyliśmy, że on się właśnie bardziej otwiera jako dziecko autystyczne, bardzo pozytywnie to wpływa na niego, takie podróżowanie, i zaczęliśmy intensywnie podróżować i on po prostu uwielbia, on kocha podróżować. Uważam, że podróże pomogły mu w jego progresie. On w tym momencie ma jakieś minimalne oznaki autyzmu. Uważam, że podróże tu zagrały ogromną rolę. Żyjecie? Żyjecie? Wszyscy zdrowi? No to super. Ja wiem, że teraz wielu z was może powiedzieć, że w Polsce są dużo lepsze stoki i oczywiście tak jest, bo ja w Polsce się najeździłem dużo i uważam, że Polska miażdży, naprawdę miażdży i pije na głowę tutejsze stoki narciarskie, ale przypominam, że jesteśmy w Szkocji, gdzie są niskie góry. Co ty masz taką mokrą buzię? Slide. O, jakieś dziecko tam jest. Chodź, dziecko. Nie da, bo śnieg jest za suchy. Chodź. Nasz projekt się skończył. Teraz zasłużyliśmy znowu na coś ciepłego. Weszliśmy teraz do tutejszej knajpy, której standard no, budzi zastrzeżenie. No, zastaliśmy taki stolik. Siedzimy tu już prawie 10 minut. Nikt go nie sprząta. Niestety przyszliśmy za późno. Już nie wydają ciepłych posiłków i musimy się zadowolić kanapką z jakimś szczawiem. W tej kanapce tylko ten ser jest dobry, bo to jest cheddar ser, więc cheddar zawsze jest dobry. Ale ta wędlina i ten chleb naprawdę budzi wiele zastrzeżeń. No. Zjedliśmy ten makaron. Dinner? Smakowało, Kacperku? No. Ale jeszcze by zjadł coś więcej? Tak. Jeszcze byś nie zjadł. Napopij sobie to z ciepłą herbatką. A historia tego miejsca, widzę, sięga już 1750 roku, kiedy tutaj została zbudowana pierwsza droga przez wojsko. Później w 1935 roku pierwsi narciarze tutaj eksplorowali to. Nasza biedna cytrynka chyba umarzła, wydaje mi się. Czerwona cytrynka, biedna, tutaj sama stoi już kilka godzin. Już chyba jest umarznięta na koniec. Ale fajnie, świeże sianko. Znaczy nie do końca świeże, bo ono jest z lata. Ale jak pachnie jeszcze, o kurde, ale motyw. Rewelacja, przypominają mi się lata młodości, wakacje na wsi u babci. Uwielbiam zapach sianka. No i tak jak mówię, nie jest to świeże sianko, ale nadal jest zapach, nadal utrzymuje swój zapach. Rewelacja. Jest godzina 19. Zaraz ma śnieg zacząć padać, wiatr się ruszyć, a tutaj naprawdę w tych okolicach, jak śnieg pada i wiatr się ruszy, to warunki są naprawdę dość nieciekawe. Bez jakiegoś odpowiedniego sprzętu to może być nam tu zbyt zimno.